Dźwięki otaczają nas z każdej strony. Czasami nas denerwują i nie pozwalają spać. A innym razem wsłuchujemy się w nie, aby z wielkim pietyzmem delektować się kunsztem twórców. A wiecie, że akustyka, czyli dziedzina fizyki i techniki, która zajmuje się drganiami mechanicznymi, może ratować nasze zdrowie, a nawet życie? I nie mam na myśli tutaj klaksonów samochodowych czy syren alarmowych, które mają nas ostrzegać przed niebezpieczeństwem. W ciszy komory bezechowej, takiej jak ta w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Krakowskiej AGH, jesteśmy w stanie usłyszeć, co dzieje się we wnętrzu naszego organizmu. Dzieje się tak dlatego, że po dłuższej obecności w tak odizolowanej przestrzeni nasz słuch się wyostrza, dzięki czemu lepiej słyszymy te ciche dźwięki generowane przez nasz organizm. Aby móc te dźwięki usłyszeć bez konieczności przebywania w komorze, stosuje się stetoskop, wynaleziony w 1816 roku, który myślę doskonale znamy z wizyt u lekarza. Mamy także bardziej zaawansowane urządzenia diagnostyczne, które poza odbieraniem dźwięku wymagają także jego generowania. Na pewno mieliście okazję zaobserwować zjawisko echa. Polega ono na odbieraniu dźwięków odbitych od powierzchni materiałów o innej gęstości. Wykorzystując to zjawisko, możemy spojrzeć w głąb materiałów, nie niszcząc ich. Stosuje się do tego celu defektoskop ultradźwiękowy, jak ten dostępny w Katedrze Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Krakowskiej AGH. Po przyłożeniu sondy do badanego elementu, na oscylogramie widzimy odbicia od nieciągłości wewnątrz danego materiału. Urządzenie pracujące metodą echa wysyła z sondy do materiału falę ultradźwiękową i jednocześnie rozpoczyna mierzenie czasu. Wysłana fala odbija się od dna materiału lub defektu i wraca do sondy, która rejestruje siłę odbicia i czas, po jakim echo zostało zarejestrowane. Znając prędkość fali ultradźwiękowej w badanym materiale, możemy określić, jak głęboko znajduje się uszkodzenie. Jak to wygląda w naszym przypadku? Pod koniec zakresu obserwacji widzimy silne odbicie od dna badanego elementu. Gdy sondę przesuniemy w inne miejsce, pojawia nam się echo pochodzące od innej nieciągłości wewnątrz materiału. W naszym przypadku jest to otworek cylindryczny. W ten sposób bada się konstrukcje stalowe budynków czy części ogromnych maszyn. Pozwala to odpowiednio wcześnie wykryć niewidoczne uszkodzenia, które mogą prowadzić do katastrofy zagrażającej zdrowiu lub życiu. Ale jest jeszcze jedno, dużo bardziej skomplikowane urządzenie, z którym mogliście się spotkać jeszcze zanim się urodziliście. Na podobnej zasadzie do defektoskopu działa ultrasonograf, w skrócie USG. Głowica wysyła jednocześnie kilkaset fal ultradźwiękowych, a następnie za pomocą przetworników piezoelektrycznych rejestruje fale odbite od poszczególnych narządów wewnętrznych. Następnie wtórna analiza sygnału pozwala wyświetlić na monitorze obraz wnętrza organizmu. Do badania wykorzystuje się bardzo wysokie częstotliwości fal akustycznych, które nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Charakteryzują się one tym, że są bardziej kierunkowe, skupione, dzięki czemu uzyskujemy obraz o lepszej rozdzielczości. W badaniu bardzo ważny jest także żel nakładany na początku na głowicę, który eliminuje pustkę powietrzną pomiędzy głowicą a ciałem, pozwalając fali ultradźwiękowej lepiej wnikać w ciało. Badanie to jest bezpieczne, szybko dostępne i bezbolesne. Właśnie w ten sposób bada się nienarodzone jeszcze dzieci. Dźwięki, czyli wrażenia słuchowe spowodowane rozchodzącą się falą akustyczną, otaczają nas z każdej strony. Podczas tej lekcji poznaliście kilka przykładów tego, jak wykorzystanie działania fal dźwiękowych może ratować nasze zdrowie, a nawet życie. Czy macie w swoim otoczeniu inne przykłady? Piszcie w komentarzach poniżej.